Moi drodzy, nie wiem, czy wy macie takie wrażenie, ale jak dla mnie ten święty Szczepan w ogóle nie pasuje. Albo inaczej, może nie pasować do tego klimatu Bożego Narodzenia. No bo Boże Narodzenie to tak tam się kojarzy z klimatem takim milusim, takim sympatycznym. A tu nagle słyszymy, że jakiś Szczepan, jakiś męczennik, gość ginie, mordują go. No tak trochę nie pasuje, nie? Natomiast myślę, że to może nas bardzo dużo nauczyć. Właśnie to, że ten święty jest wspominany dokładnie dzisiaj, może nas nauczyć tego, że wiarę w Jezusa, który się rodzi, dobrze jest traktować na serio. Że tę wiarę w Jezusa dobrze jest traktować na serio. Nie tylko jako pewien taki romantyczny powiew, ale na serio. To znaczy, że ta wiara ma wpływ na moje życie. I jego przykład, jego historia nam pokazuje, że to się nie zawsze będzie podobało. Że to się nie zawsze będzie podobało. I słuchajcie, ja myślę sobie, że bo Ewangelie i czytania mówią o takich trzech poziomach czy trzech miejscach naszego życia, gdzie my możemy być prześladowani, a gdzie wiara chce mieć wpływ na nasze życie. Mówi o poziomie duchowym, mówi o poziomie cywilnym i mówi o poziomie rodzinnym. Najpierw duchowe. Zobaczcie, słyszymy w czytaniu, jak Szczepan mówi, że widzi niebo otwarte. Widzi niebo otwarte. I jest poczytane za bluźnierce. Jest poczytane za bluźnierce, bo mówi, że widzi niebo otwarte. Zobaczcie, to jest bardzo częsty problem nas wierzących, że my stajemy się takimi strażnikami nieba, które jest zamknięte. I staramy się, żeby to niebo było jak najszczelniej zamknięte. Znaczy, żebyśmy my tam się gdzieś przecisnęli, ale ogólnie cała reszta to nie za bardzo. I staramy się, żeby być strażnikami tego zamknięcia nieba. A Szczepan mówi o niebie otwartym. Otwartym. Bo dla nas to jest takie najważniejsze, żeby mieć spokój sumienia, nie? Takie poczucie, że ja tam się gdzieś zmieszczę, ale inni to niekoniecznie. Dlatego będziemy strażnikami zamknięcia nieba, szczególnie dla tych, których nie lubimy, dla tych też, których sytuacja życiowa jest jakoś pokomplikowana. Natomiast są też takie sytuacje wśród ludzi, że my się domagamy otwarcia nieba dla nas. Jakby jesteśmy przekonani, że zasługujemy na to, aby tam wejść, wkroczyć jeszcze z fanfarami. Nie? Mamy wrażenie, że zasługujemy, mimo że tak gdybyśmy popatrzyli jakoś na swoje życie, to żyjemy tak, jakby Boga nie było w praktyce. Nie? Żyjemy tak, jakby Boga nie było. A domagamy się, żeby nas witano jeszcze z fanfarami. Nie? Tylko, że jeżeli ja wierzę, to staram się ludzi do nieba doprowadzić. Staram się ludzi do nieba doprowadzić. I mi zależy na tym, żeby ich było jak najwięcej. Nawet tych, których nie lubię, tych, którzy mi zaszkodzili, tych nikczemnych, moich wrogów, bardzo chętnie bym się z nimi spotkał przy stole. Nie? Taka jest postawa osoby wierzącej. Jeżeli wierzę, to tę wiarę w mojej codzienności widać, bo inwestuję w sakramenty, inwestuję w życie wspólnoty, inwestuję w modlitwę, a nie, że mam wszystko w nosie i potem się domagam, żeby jeszcze powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, że zasługuję na niebo. Nie, wiara jest po to, by miała wpływ na moje życie. Więc ona ma przemienić moje myślenie. Tak, żebym jak najwięcej ludzi doprowadził do zbawienia. I zobaczcie, jeżeli ja będę w taki sposób myśleć, jeżeli wiara będzie wpływać w taki sposób na moje życie wiary, to będą ludzie, którzy tego nie będą podzielać. Po prostu się znajdą. Będą ludzie, którzy tego nie będą podzielać. Natomiast można się zapytać, mając nawet tego świadomość, że pewnie przez niektórych będę jakoś wykluczony, to czy ja jestem strażnikiem zamknięcia nieba, czy jestem strażnikiem otwierania jak najszerzej? Po której stronie jestem? Jakby, jaka jest moja postawa? Nie, zobaczcie, wiara dotyka poziomu religijnego i prześladowanie może dotknąć poziomu religijnego. Jest też ten drugi poziom. To jest poziom cywilny. Cywilny.
Bo Jezus mówi w Ewangelii coś bardzo trudnego, mianowicie, że wierzący będą wydawani przed królów, że będą wydawani królom. Nie? Czyli może być tak, że ludzie wierzący są nie w smak królom władzy cywilnej, ale takiej władzy cywilnej, która jest skorumpowana. I teraz o jaki typ skorumpowania chodzi, że wiara może być nie w smak? Trzy rzeczy. Populizm, podział i postprawda. Trzy razy B. Populizm, podział i postprawda. Wiara daje odpór inżynierii społecznej. Wiara daje odpór inżynierii społecznej. Populizm, no, skorumpowana władza będzie chciała w człowieku wzbudzić nienawiść. Będzie chciała w człowieku wzbudzić nienawiść. Dlaczego? Albo do kogo? No bo, nie wiem, można nienawidzić za cokolwiek. Można nienawidzić, że ktoś jest niski, można nienawidzić, że ktoś jest rudy, można nienawidzić, że jest tej nacji, można nienawidzić, że, nie wiem, że jest z tego kraju albo z tamtego. Jest wiele powodów, żeby człowieka nienawidzić. Dla każdego coś miłego, dla każdego coś się znajdzie. Natomiast, jeżeli człowiek nienawidzi, to jest nim bardzo prosto sterować. Jest nim bardzo prosto sterować takim człowiekiem. Natomiast, jeżeli wierzę, to ja wiem, że Chrystus mówi mi, kochaj nieprzyjaciół. Kochaj, a nie zwalczaj. Kochaj. Władza skorumpowana będzie wprowadzać podział. Znaczy, to jest taki piękny moment, bo społeczeństwo dobrze podzielone już nie jest złożone z ludzi, jest elektoratem. Nie? Czyli jest grupą, która głosuje dla danego człowieka. Dobrze jest podzielić społeczeństwo, tak myśli władza skorumpowana, żeby każdy wiedział, gdzie jest, że tutaj są patrioci, a tutaj są zaprzańcy. Że tutaj jest pogodna Polska, a tutaj jest zatęchły ciemnogród. Nie? I jak skorumpowana władza będzie wprowadzać ostre cięcia, po co? Ano po to, żeby zyskać więcej głosów, żeby wygrać. Natomiast co mówi wiara? Wiara mówi, szukaj mostów, a nie podziałów. Szukaj mostów. Postprawda? Postprawda mówi, czyli władza skorumpowana mówi, że nie jest ważne, jak jest. To nie jest ważne, jak jest. Ważne, co uważamy. Ważne, co uważamy. I jak ktoś mi wypomina, że zrobiłem coś złego, to ja zaraz po przecinku, na jednym oddechu mówię, może i tak, ale oni zrobili gorzej. Ale oni zrobili gorzej. Dlaczego to robię? Żeby zrzucić ciężar zła na kogoś innego, żeby ten ciężar zła tylko na mnie nie akcentował. Po co? Ano po to, żeby wygrać, żeby zyskać znowu głosy. Natomiast, jeżeli wierzę, to wiara mówi, że podstawą sprawiedliwości jest prawda. Jest prawda, chociażby była ona niewygodna. Prawda zakłada rachunek sumienia, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie. To mówi wiara. Wiara wpływa więc na to, w jaki sposób ja postrzegam władzę cywilną. Jeżeli podchodzę do władzy cywilnej z wiarą, to staję się wolny. Staję się wolny, bo uwalniam się od tego, że jestem sterowany, że jestem jakąś masą, która ma tylko zagłosować na danego człowieka. Natomiast można by się zapytać, nie? W jaką ja korupcję władzy uwierzyłem? Gdzie dałem się rozegrać? I w jaki sposób wiara może być lekarstwem na moją chorobę? I trzeci poziom, gdzie ta wiara może mnie dotykać, to jest poziom rodzinny. Zobaczcie, Ewangelia, i o tym mówi znowu Chrystus, Ewangelia, że wiara jest powodem jakiegoś podziału, jakiegoś niezrozumienia, że wiara jest powodem niezrozumienia. Tylko, że uwaga, nie chodzi o to, że ludzie wierzący sami z siebie się alienują.
Tak? Bo wy żyjecie bez ślubu, wy żyjecie grzesznie, wy jesteście tacy śmacy owacy, wy nie chodzicie do kościoła, a ja, no ja jestem wierzący, ja jestem wierzący, ja jestem lepszy. Ja nie chcę mieć z wami nic do czynienia, bo się nie będę mieszać z grzechem. To nie polega na tym, że ludzie wierzący się alienują. To nie chodzi o to, że też ty z powodu świąt, przy stole, przy imieninach będziesz wypominać ludziom, że żyją tak, że żyją inaczej. Będziesz im przypominać, że przecież są grzeszni, że mają się nawrócić, że mają to, siam to, wam to. I będziesz ich próbować rozstrzelać ich grzechem. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że może zdarzyć się tak, że ty, żyjąc zgodnie z wiarą, po prostu będziesz niezrozumiany. Będziesz niezrozumiany. Dlaczego będziesz niezrozumiany? No bo na przykład będzie ci zależeć na to, żeby tworzyć relacje oparte na czystości. I będą tacy, którzy tego nie będą rozumieć, będą to wyśmiewać. Może być tak, że będziesz w stanie na przykład zadzwonić do ciotki, której nikt nie lubi w twojej rodzinie i jej złożyć życzenia jeszcze, a wszyscy ją wyklęli. A ty może z problemem, ale do niej zadzwonisz. Może być tak, że będziesz w stanie się pojednać z rodzicami. Niektórzy cię fatalnie traktowali w dzieciństwie, ale ty będziesz mimo tego wszystkiego starać się z nimi pojednać, przebaczyć im. Będziesz w stanie przejść poza konfliktem, w oparciu o kłótnię, o spadek, o cokolwiek, o co się w rodzinie można kłócić, ale co niszczy rodzinę. Nie, co będzie powodowało, że będą tacy ludzie, którzy będą nie będą podzielać twojego nastawienia, będą cię nawet może zwalczać albo będą się z ciebie wyśmiewać. Nie? Bo jak on może odzywać się do tej ciotki, której nikt nie lubi, bo przecież zrobiła to czy tamto. Szczepan mówi: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. To są jego ostatnie słowa. Nie poczytaj im tego grzechu. To jest bardzo ważne wezwanie do budowania rodziny. Nie poczytaj im tego grzechu. Więc można by się zapytać, komu ja powinienem przebaczyć w mojej rodzinie? Do kogo powinienem się odezwać? Czy jestem strażnikiem nieba, który jest zamknięty, zatrzaśnięty? Czy raczej mi zależy na tym, żeby niebo otworzyć? A może jest tak, że dałem się wkręcić w jakąś korupcję władzy? Więc jeżeli by tak było, to w jaki sposób wiara, Chrystus, Ewangelia może mnie z tego uwolnić? Dać mi wolność, dać mi życie.